trzech twórców z trzema różnymi specjalizacjami, których łączy pasja do tworzenia, połączyli siły, aby stworzyć coś ciekawego, kreatywnego i niebanalnego. Create with NVIDIA Studio to projekt, który ma na celu pokazanie, że coś, co parę lat temu jeszcze było zarezerwowane dla hollywoodzkich produkcji, dla działów CGI, efektów specjalnych, dziś tak naprawdę każdy twórca może to robić w domowym zaciszu za pomocą po prostu dobrego komputera. NVIDIA dała nam za zadanie stworzenie krótkiej sceny filmowej, w której połączymy świat rzeczywisty ze światem 3D, czyli nagraniami z kamer, tradycyjną techniką filmową, w połączeniu z animacjami 3D wygenerowanymi komputerowo. A więc zostałem zaproszony do współpracy wraz z Darkiem i FilmCloudem, aby stworzyć taką minutową realizację z zastosowaniem CGI z mojej strony. Idea samego projektu była zainspirowana serią obrazów, które od jakiegoś dłuższego czasu już rozwijałem. Był pomysł na to, żeby pokazać roboty pracujące z ludźmi, na przykład w naturze bądź w górach. Gdzieś tam zawsze się tym interesowałem, więc sobie robiłem albo szkice, albo jakieś historyjki wymyślałem do tego świata. I nawet teraz, jak pracuję nad jednym własnym projektem, który rozwijam też, to gdzieś chcę, żeby te tematy się zazębiały właśnie w taki świat homecoming, pokazujący właśnie, że ludzie we współpracy z robotami zawsze powracają do domu, zawsze gdzieś te roboty będą blisko nich. Na etapie preprodukcji mieliśmy wiele spotkań online. Kiedy cały zamysł się już zaczął klarować, to mieliśmy już jakąś bazę. Darek stworzył szereg konceptów, na bazie których rozpoczęliśmy poszukiwania lokalizacji oraz aktorów, którzy jakby w tej scenerii nam by się najlepiej sprawdzili. Chłopaki z FilmCloudu przygotowali taki brief, zarys historii, który miał opowiadać o życiu ludzi w górach bądź góralach, którzy używali maszyny do pomocy przy pracy na polu. Moim oczywiście założeniem i moim zadaniem było wykonceptowanie poszczególnych elementów tego świata. Historia też opierała się na tym, żeby pokazać rodzinność, więc była scena w domku górskim. Zacząłem na początku od projektowania samego robota z nadaniem mu konkretnej funkcji. Próbowałem różnych wariantów i zarówno takich, które chodzą na czterech nogach, na dwóch nogach, takich, które są kontrolowane przez człowieka od środka. Bardzo mi zależało, żeby to nie było wyłącznie tworzone w 3D, ale też przeplatane z wieloma rzeczywistymi rekwizytami, które gdzieś tam w międzyczasie wykonałem. Przykładowo zegarek, który widzimy na filmie z hologramem, zbudowałem na bazie zegarka upolowanego na targu staroci. Był to jakiś totalnie zardzewiały, z wybitą szybką model i zmodyfikowałem go u siebie w pracowni, tak żeby wpasował się w naszą koncepcję. Chcieliśmy właśnie jak najwięcej wypełnić przestrzeni nie tylko trójwymiarowymi elementami, tak naprawdę, żeby to się wszystko przeplatało, żeby tak naprawdę było trudno rozpoznać, co jest w CGI, a co jest rzeczywistym rekwizytem. Po początkowej fazie takiej czysto szkicowo-koncepcyjnej, gdzie zarówno przygotowałem koncepty w formie 2D i 3D, materiały zostały wysłane do Dawida, który zajmował się animacją przy projekcie. Sam design powstawał w zarówno Blenderze, jak i 3D Code. W 3D Code robiłem poszczególne elementy mechaniczne, które potem kompilowałem w Blenderze. Renderowane również było w Blenderze, w Cycles. Bazowe rendery podglądowe robiłem w Eevee i też dochodziło oczywiście jakieś podmalówki w Photoshopie. Na przykład jak dostawałem materiały z FilmCloudu, no to bardzo dużo szkiców powstawało najpierw w Photoshopie, więc to było takie po prostu skakanie pomiędzy programami. Przy pracy nad modelami 3D na pewno jest ważna, mocna karta graficzna. Więc tutaj używając najnowszej karty NVIDIA RTX 4090 na pewno to pomogło, gdyż miałem taką swobodę, że nie musiałem się martwić o to, że wydajność nagle spadnie przy na przykład obracaniu modelu, bądź trzeba mieć na uwadze to, jak dużą ilość poligonów, bądź jak mocno zasobożerna jest scena, a przy tego typu sprzęcie i przy takiej karcie, no to nie muszę o tym już tak naprawdę myśleć i jestem w pełni skupiony na kreatywnym procesie.
Na planie moim zadaniem było głównie dopilnowanie ruchu kamery oraz wszystkich parametrów związanych z tym, aby później łatwo było pracować na tym materiale, czyli między innymi, żeby nie było stabilizacji w korpusie kamery, żeby czas naświetlenia był wystarczająco krótki, tak żeby trakowanie gładko przebiegło. Jest tutaj też wiele scen, gdzie nasi aktorzy wchodzą w interakcję z tymi modelami 3D, dlatego tutaj musieliśmy jak najlepiej wyjaśnić aktorom, gdzie zachodzi ta interakcja i tak, żeby się maksymalnie wczuli i byli w stanie jakoś poczuć, że te elementy tam naprawdę są, mimo że jakby musieli grać z niewidzialnymi przedmiotami. To, co było na papierze, my teraz to odtwarzamy w realnym świecie, czyli nagrywamy te sceny. Natomiast musieliśmy to nagrywać w dwóch różnych lokacjach. Pierwszą tą lokacją jest Muzeum Małopolski Zachodniej, czyli to, co się dzieje za moimi plecami. I to właśnie tutaj nagrywamy wnętrza chaty. Natomiast drugą część, czyli plenery, nagrywamy już realnie w górach naszych polskich pieninach. Żeby animacje, które dodamy w postprodukcji, robiły jeszcze większe wrażenie, będziemy nakładać je na ujęcia w ruchu. Stąd też praca kamery odbywała się na gimbalu z dość dużym ruchem oraz zrobiliśmy również ujęcia z ręki. Największą trudnością na tym planie, tak naprawdę z perspektywy pracy kamery, jest to, że cały świat wokół nie istnieje. Jesteśmy na pustej polanie, a w postprodukcji będzie tu dodany cały nierealny świat. Jako operator nieustannie na planie współpracowałem z Dawidem podczas produkcji ujęć. Dopytywałem go, jak animacje będą wyglądać już na tym konkretnym obrazku, jak duży będzie na przykład dom, jakiej szerokości będzie mech dodany obok domu, żeby te ujęcia nagrać w taki sposób, żeby te wszystkie animacje później się zmieściły. Dobra. I jeszcze raz to samo. Branża filmowa ma takie śmieszne powiedzenie jak "We will fix it in post" i ono jest raczej zazwyczaj mówione w negatywnym świetle na planach filmowych. Na tym planie odmieniamy to, bo mamy Dawida Herdę, który tak naprawdę wszystko tutaj nam właśnie fixed in post. Ja mogę powiedzieć tylko tyle, że dzisiaj i wczoraj na planie jestem właściwie nie do końca potrzebny. To znaczy jestem tutaj jako właśnie reżyser, ale to główne skrzypce odgrywa tutaj Grafit. To on jako właśnie CGI supervisor tak naprawdę przejmuje tutaj całkowicie stery. Ja mogę tutaj jedynie pomagać koncepcyjnie na planie. Dzięki dzisiejszej technologii oraz możliwościom, które mamy, jesteśmy w stanie taką scenę filmową nagrać w bardzo okrojonym składzie. Ta ekipa filmowa wcale nie jest duża, bo razem z obsadą jest nas tutaj niecała dziesiątka. Możemy już na planie zgrać materiały, które mamy nagrane. Dawid wsadza to w Blendera i już może sprawdzić, czy te ujęcia będą pasować. Jesteśmy pewni, że wszystkie animacje 3D dojdą do skutku, że one zostaną bardzo dobrze dodane, a to wszystko dzięki po prostu sprzętowi oraz możliwościom, które mamy. Wróciliśmy z planu zdjęciowego, zgraliśmy karty, więc możemy przystępować do procesu postprodukcji. Ten proces postprodukcji jest podzielony na wiele etapów. Rozpoczynamy od wybrania materiału, czyli tak naprawdę patrzymy na wszystkie ujęcia, które nagraliśmy, z nich wybieramy te najlepsze i następnie układamy z nich taki wstępny montaż. My na to sobie mówimy układka. Ten wstępny montaż jest robiony w taki sposób, żeby na późniejszych etapach było maksymalnie łatwo, czyli można było usunąć zbędne ujęcia, tutaj coś skrócić, tutaj coś dodać. Ten wstępny montaż po prostu będzie się zmieniał na późniejszych etapach. Proces postprodukcji tego konkretnego projektu nie jest jakiś inny niż proces postprodukcji wszystkich innych projektów, które realizujemy, z jednym wyjątkiem, z jednym dużym wyjątkiem. Tym wyjątkiem są animacje 3D. Animacje 3D, które będzie nakładał Dawid i to właśnie proces tworzenia animacji 3D będzie najdłuższym procesem. To on pochłonie najwięcej czasu. Thank you.
po wstępnym montażu materiału w FilmCloudzie zgrałem sobie ten plik do siebie, do pracowni. Na cały materiał nałożyłem taką wstępną korekcję, tak żeby było trochę kontrastu. Tutaj jest bardzo istotne, żeby były jak najbardziej ostre te ujęcia i w Blenderze sobie przetrakowałem te sceny. Tutaj mamy przykładową scenę z drona akurat. Więc tu jest taki odlot i to jest właściwie ostatnia scena w filmie. Po umieszczeniu wszystkich elementów 3D zacząłem sobie pracować nad teksturami. No i tutaj dałem to, co jakby widać, że to są jakieś starsze narzędzia czy wyeksploatowane konstrukcje, no to tam jakieś podrdzewiałe, widać, że to są elementy śruby czy coś takiego. No a już ten robot na przykład, to widzimy, że jest z świeżej stali wypolerowanej, czy jakieś tu mechanizmy. Po ukończeniu wszystkich elementów tutaj na etapie 3D wyrenderowałem sobie to skanem alfa i to jest bardzo istotne, ponieważ po zaimportowaniu tych animacji miałem jakby warstwę osobno 3D efektów oraz osobno tła. No i to nam pomogło bardzo przy kolor korekcji, bo mieliśmy jakby lepszą kontrolę nad poszczególnymi planami. No i tutaj wyzwaniem też były te ujęcia, gdzie mamy przykładowo to wpadające snopy światła i taką mgiełkę. No tu musiałem zwrócić uwagę na to, żeby te rozjaśnienia również pojawiały się na naszych elementach renderowanych. Te wyspy, które tutaj są, one na etapie koncepcji jeszcze nie istniały. Jakby nie mieliśmy tego w ogóle w planach. Renderowanie tych wszystkich scen wykonywałem w Blenderze, tutaj na silniku Cycles, i używałem do tego karty NVIDIA GeForce RTX 4090. Też dzieliłem to na takie etapy, że najpierw sobie renderowałem wszystko w 1/8 rozdzielczości i bardzo poglądowej jakości, tak żebym mógł nałożyć to wstępnie na całość, skonsultować z ekipą. Natomiast już takie finalne w pełnej rozdzielczości i jakby z maksymalną ilością sampli z wszystkimi efektami, no to wtedy render pojedynczej sceny trwał około 4-5 godzin, tych krótszych scen, które tam trwały powiedzmy 3-4 sekundy. Karty RTX wspierają tutaj Blendera pod tym względem, że mamy chociażby dostępny denoising i on tak naprawdę przyspiesza często renderowanie takich złożonych scen gdzieś o połowę czy nawet więcej. No i przykładowo bez tego denoisingu to musiałbym renderować to z 36 godzin taką pojedynczą scenę. No a tutaj wychodziło przykładowo 18 godzin z maksymalną ilością sampli. No i to jest też istotne, dlatego często pracuję w Blenderze na takich złożonych scenach. Ten projekt był bardzo ciekawym wyzwaniem, ponieważ wcześniej nie miałem możliwości współpracy z tak wieloma osobami. I tutaj pierwszy raz też miałem przyjemność współpracować z artystą koncepcyjnym. Bardzo fajnie nam się współpracowało z aktorami, tym bardziej, że oni też jakby pierwszy raz mieli doświadczenie z takimi nagraniami, gdzie musieli zagrać z przedmiotami czy rekwizytami, których nie było na scenie, które miały się pojawić dopiero w postprodukcji, więc to było na pewno wyzwaniem i wszyscy sobie bardzo dobrze z tym poradzili. Na pewno wymagające też były tutaj efekty dźwiękowe, ponieważ było bardzo dużo elementów nieistniejących, które pojawiły się dopiero w postprodukcji, do których musiałem wymyślić te dźwięki. No i dlatego właśnie stosowałem tutaj różne urządzenia, czy to zbudowane z klocków Lego, z mechanizmami różnymi, które nagrywałem i później modulowałem te dźwięki, tak aby uzyskać te efekty dźwiękowe spójne z tym, co widzimy na ekranie. Ja ogólnie jestem zadowolony z zarówno tej części koncepcyjnej, jak i czysto produkcyjnej. Na pewno oczywiście zawsze jest miejsce na to, żeby pewne rzeczy poprawić. No tutaj też mieliśmy o tyle fajny ten projekt był, że gdzieś nas spinał w momencie, gdy my mieliśmy też inne zobowiązania, ale mimo wszystko daliśmy radę to spiąć w bardzo krótkim czasie, więc wydaje mi się, że to pokazuje też, że potencjał jest ogromny i na przyszłość nawet, jeżeli byśmy wrócili do jakiegoś projektu, bądź tego projektu albo podobnego, no to tutaj można zrobić naprawdę mega rzeczy i wydaje mi się, że ogólny rezultat będzie bardzo fajny i bardzo fajną jest taką zajawką na więcej, bo ja mam ochotę na więcej.